Cześć, witajcie w drugim odcinku serii W poszukiwaniu zaginionych orzechów. To już jest drugi odcinek. Ogólnie już teraz mogę stwierdzić i pewnie wy też, że tych odcinków będzie zdecydowanie mniej niż wyzwanie Community Center w rok i też pewnie dlatego będą rzadziej. No a będzie ich mniej, bo po prostu tutaj muszę przejść jedną porę roku, a nie trzy, tak jak w poprzedniej serii. Także no inaczej całkiem się to rozkłada. Ale do brzegu. Zaczynam teraz 8 dzień zimy i w ostatnim odcinku skończyłam na 38 złotych orzechach na 130, także wynik z jednej strony może trochę szokujący, jeśli jeszcze nie dotarliście na Ginger Island i wydaje wam się, że wow, 1/3 już za mną. Czy to jest 1/3? Poczekajcie, podzielę to sobie. 38 podzielić na 130? No, 29 setnych, czyli dokładnie 1/3 za mną. Ale tak jak mówiłam, chyba tak mówiłam, a jak nie, to powiem teraz. Jest tak trochę dlatego, że początkowo te złote orzechy łatwo jest znaleźć, zwłaszcza te, które są gdzieś zakopane w piachu. Ale te najtrudniejsze niestety zostaną na koniec, jak zawsze, i no zdarzało mi się bujać z jednym złotym orzechem przez x tygodni, także jeszcze jestem na początkowym, łatwym etapie wyzwania, zaraz zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Mam teraz 8 dzień zimy i tego dnia jest festiwal. I zastanawiałam się, czy w ogóle zignorować te festiwale, bo zimą też się trochę dzieje wbrew pozorom. I przez całą serię z Community Center pokazywałam wam wszystkie te wydarzenia, brałam w nich udział i tak dalej. Kusiło trochę, wiecie? Kusiło, żeby to olać, żeby skupić się 100% na złotych orzechach, ale z drugiej strony nie wiem, czy to by trochę nie odebrało mi przyjemności z grania, no bo jasne, można się fokusować na czymś, ale fajnie jest też robić te side questy, powiedzmy, i uznajmy, że tym side questem są właśnie festiwale. Dlatego ja dzisiaj pójdę na ten festiwal, w ogóle nie wyruszam na Ginger Island tego dnia, tylko zaczynam standardowo, tak jak w poprzedniej serii, od ogarniania rzeczy na farmie. A więc zajmuję się tym, co w mojej szklarni, zwierzątkami. Zbieram hardwooda, bo to się zawsze przyda do jakichś przepisów. Mam już wybudowany jeden fishpond z bloodiskasami, gdzie są trzy. Przypominam, że robię to po to, żeby dostać banana, bo potrzebuję turbo pilnie jednego banana. Słuchajcie, zawsze w najgorszym wypadku mogę iść do marni i kupić tego banana kodem. Bo to jest, no to jest cheatowanie z jednej strony, z drugiej to nie jest gra na modach, tak? Więc w sumie kwestia sporna. Ja osobiście nigdy poza nagraniami, czyli takimi sytuacjami, kiedy musiałam po prostu zdobyć jakiś przedmiot, żeby nagrać wam TikToka, Shortsa czy jakiś film na YouTubie, nie używałam tych kodów, a zwłaszcza nie po to, żeby zdobyć Prismatic Shard. No ale jeśli to robicie, serio, feel free to use it, to jest wszystko dla was. To tak samo jak niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wpisał mod Herlode w Simsach. No proszę bardzo, czekam. Czekam na te kamienie. No ale nie wiem, mam nadzieję, że te rybki mi dadzą banana. Jestem w trakcie budowania drugiego fishponda, ale Robin dzisiaj nie ma, no bo jest festiwal. Nie wiem, czy w sumie o tym już wspominałam kiedykolwiek, ale jeśli nie wiecie, to się dowiecie teraz. Jeżeli wypada festiwal, który jest takim festiwalem innym niż na przykład 3 dni na pustyni, czy 3 dni zimowego festiwalu, czyli taki wiecie, że na przykład teraz nie jesteście w stanie pójść w dane miejsce, bo tam jest festiwal, to Robin nie będzie w ten dzień pracować, no bo ona jest już na tym festiwalu, więc ja też na niego pójdę. Nigdy nie wiem, do której godziny mogę wejść na festiwal, żeby on się nie skończył. Zawsze, wiecie, w trakcie festiwalu jest takie powiadomienie, że on się zaczął, ale to też nie jest tak, że możecie tam pójść o 22, bo chyba jest jakieś okienko godzinowe, w którym można pójść na festiwal, żeby wziąć w nim udział. Szczerze? Nie mam pojęcia, bo zawsze robię tak, że jak zajmę się zwierzątkami, farmą i tak dalej, to od razu lecę. Wiecie, co w ogóle jeszcze mi się przypomniało? Ale chyba nigdy tego nie testowałam, tylko przypadkiem, wiecie, tak, nie testowałam tego celowo, ale przypadkiem mogło się zdarzyć, że to zobaczyłam. Jeżeli jest dzień festiwalu, to nie musicie karmić zwierząt. Ja mam tutaj najbardziej ulepszoną stodołę, więc no wiadomo, to jest jakby no nie do przetestowania w niej, bo mam tam świnki, więc mam też autofeeder, ale zwierzęta chyba w dzień festiwalu nie jedzą, więc jeżeli ja przygotuję teraz ręcznie tym moim kaczuszkom i kurkom i dinozaurowi sianko, to one go nie zjedzą, bo to jest chyba taka pomoc, żebyście właśnie nie spędzali czasu na karmieniu zwierząt. One na ten jeden dzień mają jakby wyłączoną tą potrzebę głodu i będą i tak na drugi dzień szczęśliwe.
Zresztą zobaczymy na drugi dzień, czy zjadły to sianko w sumie. To będzie dobry test, bo przecież ono się samo nie nakłada, więc będę mogła to sprawdzić. Także to taki protip. Mam w ogóle od jakiegoś czasu ten Copper Pan. No kiedyś to się w sumie, jak ktoś chyba zauważył nawet w komentarzu, nazywało Copper Pan, a teraz to jest po prostu w sumie po prostu pan, no bo może być steel, może być iridium i tak dalej. A jeszcze nie ulepszyłam tego na żadnym save'ie. Ten Copper Pan to też jest coś w ogóle bardzo przydatnego na Ginger Island, bo tam niektóre elementy, na przykład do Island Trade Office, to się chyba tak nazywa, można wyłowić z rzeki. Może nie, że tylko z rzeki, ale jest na to bardzo, bardzo duża szansa. Myślę, że Copper Pan jest troszeczkę game changerem przy aktualizacji, bo przez to, że można to ulepszać, to macie dużą szansę, żeby na przykład w ulepszonym Copper Pan jakieś fajniejsze rzeczy wyłowić, takie nawet jak złoża iridium. Więc jeżeli macie problem ze Skull Cavern, to może warto zainwestować swoje środki i materiały w ulepszanie Copper Pan. Muszę zrobić kiedyś taki test, jak faktycznie lepiej to idzie i co tam fajnego się wyławia. Idę dzisiaj na ten Festival of Ice. To jest taki festiwal, który w ogóle jest bardzo ładny. Lubię go. Lubię go, jeżeli chodzi o jego wygląd, bo jest to taki festiwal rzeźb lodowych. Nie wiem, czy kiedyś byliście na takim festiwalu, bo one często w sumie mają miejsce w dużych miastach w Polsce. Mi się zdarzało być, niestety... Te festiwale mają to do siebie, że one są, wiadomo, zaplanowane na jakiś dzień, gdzie przyjeżdżają ci lodowi rzeźbiarze i rzeźbią dłutem w tej bryle lodu, ale akurat tego dnia może być temperatura na plusie, więc no niestety taka rzeźba sobie długo nie postoi, ale z drugiej strony jest coś pięknego w tym właśnie, w tym ulotnym pięknie, nie sądzicie? Że możecie się na to patrzeć i się tym napawać tylko przez jakiś czas, bo właśnie szybko się roztapia i znika. To tak jak w sumie kwiaty ścięte w wazonie. No coś w tym na pewno jest. Dlatego bardzo lubię ten festiwal i ładnie wygląda. Widać, że Lia i Robin tutaj ciężko pracują. Są też wybudowane igla. Igla? Czy tak się odmienia słowo iglo? Nigdy tego nie używałam w sumie. Te lodowe domki. Ale clue tego festiwalu, to poza tym, że możecie sobie coś tam kupić u handlarki, clue tego festiwalu to konkurs w łowieniu ryb w przeręblu. I musicie zdobyć jak najwięcej ryb. Wydaje mi się, że konkurs się wygrywa od 5 ryb, bo chyba 5 zławia Willy i to jest jakby coroczny zwycięzca, jeśli go nie pokonacie. No i niestety mi się to nie udało tym razem. Nie pamiętam, co jest nagrodą. Pewnie czapka marynarska, może jeszcze jakieś tokeny od czasu aktualizacji, no ale niestety coś mi nie poszło, no słuchajcie, no życie. Ciekawe, czy pokonałam Abigail. Pamiętacie może w tym odcinku z Ekfestiwalem? Totalnie nie pamiętam. Mogłam jej nie pokonać. No, takie jest życie, nie? Pomyślałam sobie, jeszcze zanim pójdę spać, bo festiwal się kończy, oczywiście jest już późno, że wykraftuję Iridium Sprinkler po to, żeby zasadzić więcej nasion Powder Melona i żeby mieć Giant Powder Melona, dlatego że to będzie w sumie mój pierwszy Giant Crop. A żeby w ogóle mieć Giant Cropsa, to musicie mieć pole 3x3 nieprzerwane, obsiane tym plonem. Jeżeli chodzi o te zwykłe sprinklery, to jest w sumie niemożliwe, jeżeli je macie, no bo one zakrywają tylko obszar jednego przylegającego tile'a dookoła. No więc maksymalnie macie 2x2 tam, jeżeli chodzi o taki kwadrat. Dlatego wykraftowałam sobie jeden Iridium Sprinkler, żeby połączyć, tak jak widzicie, to trochę z tym zwykłym sprinklerem i żeby zapewnić tutaj pole 3x3. Mam nadzieję, że urośnie Giant Crop, po prostu dlatego, że bardzo lubię w ogóle tą mechanikę Giant Cropsów, to, że one tam są. Możecie je rozwalić oczywiście, tylko że siekierą, no i wtedy wypada co najmniej chyba 9 bazowych produktów, ale... Zmierzam do tego, że ten Giant Crop, ten Powder Melon jest po prostu bardzo ładny. I tyle. Jest super ozdobą. Tak minął 8 dzień i teraz, słuchajcie, musimy przejść do kolejnego dnia, który no tym razem już chyba muszę spędzić na wyspie, bo no 38 złotych orzechów, a już mam 9 dzień, więc zostało ile jeszcze tygodni? Tak naprawdę to jest drugi tydzień już zimy. Zostały mi 3. Robin tutaj od rana pracuje, praca w re. A moje bloody skasy proszą właśnie o item. I tak jak mówiłam, jeżeli budujecie jakiś fishpond, to możecie go zapełnić maksymalnie 3 rybkami. Te dają banana, w sumie już od teraz nawet mogą chyba dawać banana, ale im jest ich więcej, tym jest na to po prostu większa szansa. I jeżeli dobrze pamiętam, to te 15% było przy około 9-10. I żeby w ogóle była możliwość posiadania większej liczby ryb,
to muszę im teraz coś dostarczyć. I one chcą tego Taro Ruta, więc będę musiała to zebrać i im dostarczyć. I jak już zrobi im się to miejsce na... To też zajmie pewnie z 2-3 dni. To miejsce na nowe rybki, to też mogę je tam wrzucić. Mogę poczekać, aż się same rozmnożą, ale mogę je tam wrzucić, żeby to przyspieszyć. Tak myślę, że to przyspiesza. I potem będą prosiły znowu i chyba tak proszą z 3... Jak są 3 rybki, to proszą o to, żeby powiększyć do 5? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile razy proszą. Zobaczymy. Mam w ogóle zniszczone płotki, ale na razie się tym nie przejmuję, słuchajcie, bo jest zima, więc moje zwierzęta i tak nie będą wychodziły na dwór. Przed wiosną się zajmę tymi płotkami, albo jak już w ogóle będę po wyzwaniu i będę mogła zluzować majty, tak myślę przynajmniej, że tak będzie. Chociaż pewnie wymyślę sobie coś innego. Więc słuchajcie, no nie rozstaniemy się tak szybko z tym save'em, nie ma opcji. Zastanawiałam się w ogóle nad tym, żeby zrobić jakiś inny, nie wiem czy nowy save, czy ten, który już istnieje i być może widzieliście go na jakichś streamach na TikToku albo na Twitchu, ale zastanawiałam się nad serią związaną z modami i tutaj mam na myśli zarówno taki gameplay, jak teraz widzicie, jak i po prostu poradniki, bo kilka modów testowałam do Stardew, ale mam ochotę przetestować jeszcze inne i to może być fajna zabawa. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy jesteście zainteresowani jakimiś modami i czy bardziej interesują Was takie mody, które dodają dużo do rozgrywki, jak Stardew Valley Expanded, Richside Village, czy na przykład jakieś mody wizualne, bo chętnie też takie potestuję, a widziałam super cute mody wizualne, które zmieniają wygląd na przykład krówek, o matko, na takie urocze stworzonka. No, dużo tego jest, słuchajcie, więc nic tylko testować. Nie mówiąc już o modzie na windę do Skull Cavern, bo tak, taki istnieje. Mamy nowy tydzień, więc podeszłam sobie do tablicy Special Order i wybrałam Gus Famous Omelette. Dlatego, że ten przeciwny quest, czyli to, żeby mieć 25 Gold Star Vegetables, no jest trochę trudne zimą. To jest quest łatwy do zrobienia o innej porze roku. Zimą niekoniecznie. No wiadomo, mogłabym skorzystać ze szklarni albo z Ginger Island, ale to już tam... No nieważne. Wzięłam sobie Gus Famous Omelette. Ten w ogóle... quest ma bardzo fajną cutscenkę po tym, jak już go ukończycie. Mam nadzieję, że mi się uda go ukończyć, bo ja wcale nie mam tak dużo zwierząt, które znoszą często jaja, bo jednak kury okej, no ale te kaczki, dinozaur, no nie wiem, zobaczymy. Wzięłam sobie tego questa, ale to jest takie, wiecie, tak przy okazji, moim tutaj głównym celem jest Ginger Island, także jadę zobaczyć, co tam się dzieje, na czym ostatnio skończyłam. Widzę, że na mojej farmie mam już pierwsze rzeczy do zebrania, czyli bok choy. Wiecie, co mi się wydaje? Nie mam pewności, może to sprawdzę później, nie wiem, jeżeli napiszę w opisie albo na ekranie. Wydaje mi się, że po aktualizacji 1.6 zostało utrudnione przez twórcę zdobywanie złotych orzechów przez prowadzenie farmy na Ginger Island. W sensie, przed aktualizacją dosłownie kilka pierwszych plonów zebranych dawało Wam 5, czyli maksymalną liczbę złotych orzechów, które można dostać za uprawianie farmy. Teraz jest trudniej i ja to czuję. Naprawdę, zbieram te plony, jeszcze zobaczycie w kolejnych dniach, będę je zbierać, a złotych orzechów brak. Niedobrze, słuchajcie, niedobrze, bo to jest trochę stresujące dla mnie i dla mojego wyzwania. No ale dobra, jak będzie trzeba, to obsieję tutaj po prostu hektar. Nie wiem, ile to jest hektar. W sumie ile tajli to byłby hektar? 100 na 100? Czy hektar to 100 na 100? 1 hektar to 100 arów, czyli 10 tysięcy metrów kwadratowych. 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli... 100 razy 100 daje 10 tysięcy, czyli jakbym obsiała pole 100 na 100, to jest hektar? To nie jest wcale tak dużo, jak na farmę w Stardew, chyba. Idę oczywiście zobaczyć sobie, jak tam złoża muszli i wypada mi z nich złoty orzech, także fajnie, no to trzeba niestety co jakiś czas sprawdzać. Ja teraz zarobiłam 2 złote orzechy na tych złożach muszli. Maksymalnie można ich zdobyć 5 za tę czynność. Ostatnio w ogóle chyba nie podeszłam do drzwi, żeby pokazać Wam, jak wygląda w ogóle ten pokój Pana Ki. Jak pierwszy raz na niego klikniecie, to macie informację właśnie, że tam jakiś dziwny dźwięk dochodzi i że możecie się tam dostać, jak zdobędziecie 100 złotych orzechów. I dodatkowo pokazuje Wam się status zdobytych do tej pory przez Was orzechów, wszystkich. Jakby nie ma znaczenia, ile z nich wydaliście. Zastanawiam się natomiast, bo przed chwilą zobaczyłam, że jest ich 39 na 100, a wydaje mi się, że w zeszłym odcinku miałam 38 i teraz 2 znalazłam, więc... Albo źle policzyłam, albo mam jakiegoś buga, dowiemy się. Natomiast wiem, że czasami się zdarza, że może być bug z tym jednym brakującym złotym orzechem. Ale nie martwcie się, jak dojdziemy do tego, to wszystko sobie można sprawdzić w plikach gry, ewentualnie coś pozmieniać. Dobrze jest też... Właśnie, wiem co zrobię.
sprawdzę sobie na koniec tego odcinka, wgrywając mój save na stronę, na taką stronę internetową, gdzie możecie sprawdzić, chyba o niej wspominałam w jakimś odcinku albo w jakimś TikToku, gdzie możecie sprawdzić wasz postęp i tam na przykład są wypisane dokładnie wszystkie złote orzechy, jakie już macie na podstawie waszego save'a. Jakie już macie i jaki wam jeszcze brakuje, więc sprawdzę to sobie na koniec, żeby się upewnić, że na pewno wszystko dobrze zanotowałam, albo że nie mam żadnego buga. Zbieram ginger. Ginger możecie zebrać motyką i totalnie polecam wam to robić, bo ginger jest niedoceniany, muszę o tym nagrać TikToka. Poza tym, że on się nadaje do jakichś przepisów, można na przykład zrobić z niego ginger ale, czyli takie imbirowe piwko, które dodaje szczęście, to ginger jest fenomenalnym remedium na sytuację, kiedy macie turbo hardkorową kopalnię zwykłą, a w niej duszki, które plują czymś takim, przez co nie możecie jeść. To jest straszne, bo jak was tym oplują i przez kilka minut, dosłownie kilka minut w grze nie możecie jeść, no to macie klops, że tak powiem grzecznie. Jak zjecie ginger, to ten debuff zniknie, więc to jest mega game changer. Weszłam też do namiotu i w poprzednim odcinku w ogóle wypuściłam tego ziutka profesora Snaila z jego jaskini, więc mamy na początku jakąś cutscenkę, oddaję mu te skamieliny, które już znalazłam, a do uzupełnienia jest szkielet dużego zwierzęcia, szkielet nietoperza, szkielet żaby i szkielet węża. Dodatkowo w tym namiocie możecie zdobyć jeszcze 2 złote orzechy za proste odpowiedzi na pytania, za 2 ankiety. Jak się pomylicie, to chyba jeszcze raz można zrobić, więc easy. No ale jak widzicie, odpowiedzi są takie, jak ja tutaj zaznaczyłam. Możecie to sobie też oczywiście wygooglować. No i mamy 2 złote orzechy w kieszeni. Pamiętajcie, bo ja totalnie o tym zapomniałam w moim pierwszym save'ie i szukałam namiętnie ostatniego złotego orzecha, że jak uzupełnicie już jakiś szkielet zwierzęcia, to musicie odebrać nagrodę. Tak samo jak u Guntera klikacie Collect Rewards, tak samo musicie zrobić tutaj. Z tych ankiet te orzechy wypadły automatycznie, ale za skamieliny musicie te nagrody odebrać ręcznie, więc nie zapomnijcie o tym, bo możecie się potem zgubić z tym, czego jeszcze wam brakuje. Połaziłam też po Dixite, dlatego że mogę tutaj kopać złoża kości, z nich wypadają jakieś skamielinki. No generalnie do uzupełniania tego muzeum jeszcze przejdę, na razie robię to tak, wiecie, przy okazji, ale jak będzie mi już brakowało tylko tych złotych orzechów, to się skupię na ciśnięciu tego wątku. Dlaczego też warto w ogóle się skupić na tym muzeum, kochani? Dlatego, że jak już zrobicie całe muzeum, to dostaniecie od profesora Snaila przepis na inkubator do wyhodowania strusia. Ten inkubator trzeba umieścić w stodole, bo strusie żyją w stodole. No a w stodole nie mamy inkubatora, prawda? On jest w kurniku, taki wbudowany. I dopiero wtedy będziecie mogli wyhodować inkubator, do którego wsadzicie jajo strusia, które można znaleźć w Journal Scrapie 10, w tym miejscu, w którym ten Journal Scrap pokazuje, żeby kopać, albo w skrzynce w wulkanie. W sumie to są chyba tylko te 2 opcje. Jest jeszcze jedna opcja, w sumie wam o niej powiem, bo dlaczego nie, więc jak ktoś dotarł do tego momentu filmu, to słuchajcie, brawo dla was, mam dla was ciekawostkę. Po aktualizacji 1.6, jak zaczynacie questa z shopami, w którymś momencie tego questa, nie wiem dokładnie w którym, ale jest taki moment, gdzie shopy dadzą wam nagrodę i jeżeli nie shipnęliście jeszcze wszystkich itemów do shipping bina, to shopy dadzą wam z dużym prawdopodobieństwem, nie sprawdzałam jakim i myślę, że można zrestartować dzień, żeby ewentualnie się upewnić, wiecie, popróbować, żeby to faktycznie była ta nagroda, bo mogą dać też jakieś mystery boxy i inne rzeczy. W pewnym momencie questa shopy dadzą wam pierwszą rzecz, której jeszcze nie szypnęliście, czyli jak tam szypnęliście te, nie wiem, wszystkie podstawowe warzywa, ale nie szypnęliście kalafiora, a wszystko przed kalafiorem, tak? To one wam dadzą kalafiora. Więc jeżeli zależy wam na jaju strusia, bo je sprzedaliście, albo nie możecie go znaleźć, nie macie jeszcze tego Journal Scrapa, to polecam shipnąć wszystko, co jest przed jajem strusia i zrobić questa z shopami. Jest bardzo duża szansa, jeśli nie stuprocentowa, ale nie dam sobie za to uciąć ręki, bo jeszcze będę bez ręki, co wtedy? Że po prostu dostaniecie wtedy jajo strusia. Także sprawdźcie to i pamiętajcie, że jest takie duże prawdopodobieństwo. Połaziłam po Dixite, bo tutaj też można zdobyć kilka złotych orzechów z takich krzaczków po prostu. To wszystko macie oczywiście w moim filmie o lokalizacji złotych orzechów. I postanowiłam połowić trochę Blue Discusów. W końcu Robin buduje mi już drugi fishpond, więc słuchajcie, trzeba. Z łowienia też zdobyłam złotego orzecha. Mam już chyba wszystkie 5 złotych orzechów z łowienia. Albo po tym odcinku na pewno będę mieć, bo widzę w moim pliku, że mam to zaznaczone. Także z łowienia jest wszystko.
Jeśli chodzi o szkielet żaby i szkielet nietoperza, które oddajecie do Island Trade Office, to te dwa szkielety są jakby jednoczęściowe, czyli wystarczy, że znajdziecie zmumifikowaną żabę i zmumifikowanego nietoperza. I już Wam mówię, jaka jest ich lokalizacja. Żabę zawsze znajdziecie w tej dżungli przed domkiem Leo. Wystarczy pościnać trawę, tak jak ja to teraz zrobiłam. A nietoperza zawsze znajdziecie na wulkanie. Słuchajcie, chciałam jeszcze pójść na wulkan, tak sobie w ogóle zobaczyć, nie wiem, niekoniecznie speedrunować na ostatnie piętro, ale po prostu zobaczyć co i jak. No i oczywiście zrobiłam coś, ja nie wiem po prostu, to jest dla mnie czarna magia, że ja sama wpadam w takie pułapki, o których ciągle mówię, żebyście wy w nie wpadali, to jest hit. Ale nie wzięłam ze sobą konewki na Ginger Island, dlatego mimo tego, że chciałam tego dnia spać na wyspie i od rana na przykład wyruszyć na przygodę wulkaniczną, to mi się skojarzyło w sumie z Hugo. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Hugo, w grę Hugo, albo oglądaliście Hugo w telewizji. To chyba leciało na Polsacie, ale tam była taka wulkaniczna przygoda, bo on chodził po wulkanie i w ogóle można było dzwonić i na swoim telefonie wciskać klawisze. Nigdy mi się nie udało tam dodzwonić, ale grałam potem w taką grę komputerową Hugo. Ciekawe, czy mogę ją jeszcze znaleźć. Ale dobra, wracając. Nie mogę pójść na wulkan, bo nie mam konewki, bo nie wzięłam ze sobą konewki. Jednego z najważniejszych itemów na Ginger Island, o którym mówię w każdym filmie i teraz przygotowuję film o tym, jak łatwo przejść wulkan i Skull Cavern i też mówię o tej konewce. I oczywiście sama jej nie zabrałam, bo po co? Można to obejść w samym wejściem na wulkan, bo po wykupieniu któregoś ulepszenia na Ginger Island możecie wykupić też za chyba 5 złotych orzechów most, dzięki czemu będziecie mogli zawsze wejść do wulkanu, już bez konewki, ale po aktualizacji piętra wulkanu są o wiele trudniejsze, mają bardzo dużo wysp, gdzie często musicie wejść na taką wyspę, bo tam się znajduje przycisk, który pozwala Wam otworzyć drzwi i przejść na kolejne piętro, więc no niestety nie, no nie da się, no bez konewki to jak bez ręki, naprawdę, zwłaszcza na wulkanie, więc no zepsułam sama sobie swoje plany, wracam na farmę i idę tam spać. Zaczynam 10. dzień, tym razem na pewno, na 1000000% wezmę konewkę ze sobą i planuję wyruszyć na wulkan. Mam taką ambicję dzisiaj, zaraz zobaczymy jak to pójdzie, żeby dojść na sam szczyt wulkanu. Może to się wydawać Wam trudne, ale teraz powiem moją kontrowersyjną opinię, która brzmi: przejście wulkanu, czyli dojście na 10. piętro, bo tam jest tylko tyle pięter, jest o wiele łatwiejsze niż zejść na 100. piętro Skull Cavern. I mimo, że wulkan ma trochę inną mechanikę i ogólnie trochę inną specyfikę niż Skull Cavern, to naprawdę jest to łatwiejsze. I jeszcze mi się tak nie zdarzyło, że dostanę pierwszy Prismatic Shard z tego powodu, a jeżeli dojdę na szczyt, to tak będzie, bo słuchajcie, na szczycie wulkanu macie gwarantowany, darmowy Prismatic Shard. No, także jest to nagroda, którą naprawdę warto zdobyć, zwłaszcza jeśli, tak jak ja teraz, nie macie jeszcze Galaxy Sworda. A to ten miecz tak naprawdę pomoże mi czy w Skull Cavern, czy nawet w samym wulkanie, bo orzechy na wulkanie zdobywacie za kilka różnych aktywności. I te aktywności to między innymi właśnie dojście na szczyt wulkanu, bo tam znajdują się 2 złote orzechy. Jeden złoty orzech znajdziecie w zwykłej skrzynce, a drugi w rzadkiej skrzynce. Ta rzadka skrzynka jest zawsze na 9. piętrze wulkanu. 5 złotych orzechów zdobędziecie za niszczenie takich metalowych skrzynek, pokażę Wam to jak już będę na wulkanie. 5 za pokonywanie potworków. I 5 za niszczenie kamieni. No i wiadomo, że tam potworki są już trochę trudniejsze niż w zwykłej kopalni. Chyba nawet trochę trudniejsze niż w Skull Cavern, bo Tiger Slimy choćby są chyba najtrudniejszymi slimami w grze. A są tam jeszcze takie latające ogniki, zaraz zobaczycie. Więc lepiej pokonywać te potworki lepszym mieczem, wiadomo. Tego dnia dorzuciłam Blue Discasę do nowego Fishponda, żeby znowu były 3 i czekamy, aż się porozmnażają. I ja ciągle jestem w oczekiwaniu na banana, mam nadzieję, że to się uda. Zwiedziałam wszystkie potrzebne rzeczy, wiadomo, najpierw jakieś tam głaskanie kurek i lecę na Ginger Island. Wcześniej poszłam jeszcze do Clinta, żeby otworzyć parę geod i mystery boxów i wypadła mi czapka złotego kokosa, golden helmet, także fajnie, dzisiaj będę chodzić w takiej czapce, a co? Przynajmniej będę mieć twardy łeb, myślę, że to się przyda w wulkanie, słuchajcie. Wpadła mi też książka na experience z miningu, samo dobre. To, czego mi jeszcze brakuje do odblokowania na Ginger Island z takich dużych rzeczy, to południe wyspy, bo jak odblokuję południe, na plaży będzie kurort, wtedy NPC w ogóle zaczną przyjeżdżać na wyspę, ale odblokuje się tak jakby południowy wschód, gdzie będzie jaskinia piratów, syrena i jeszcze no, dość sporo złotych orzechów do zdobycia. Ale muszę mieć najpierw 20 złotych orzechów, żeby w ogóle odbudować ten kurort.
Tak jak wam mówiłam, będzie niedługo film o tym, jak łatwo pokonać Skull Cavern i Wulkan. I w tym filmie będę brała pod uwagę to, co doszło w aktualizacji, więc myślę, że będzie ciekawy i też może odświeżyć wiedzę. Już tą wiedzę, która była wcześniej w internecie. Ale i tak dzisiaj sobie pogadam, no bo tam idę. Pierwsza rzecz jest taka, że ja tam nie idę wcale od samego rana, bo nie muszę. To jest tylko 10 pięter, słuchajcie, to jest 10 razy mniej niż setne piętro Skull Cavern. Więc na spokojnie sobie łażę po tej wyspie, idę sobie zobaczyć, co tam w Digsite, czy coś się pojawiło. Idę oddać kolejną skamielinę, którą właśnie znalazłam w Digsite, do muzeum i teraz lecę na Wulkan. A mamy już godzinę po 13, także no jakoś się nie spieszę specjalnie. To, co biorę na Wulkan, bo generalnie tak jak mówiłam, mam teraz ambicje, żeby najpierw dojść na szczyt, bo dzięki temu zawsze na ten szczyt już potem będę mogła wejść bocznym wejściem, a tam znajduje się kuźnia, gdzie możecie ulepszać narzędzia i bronie i o tym też mam film na YouTubie. Zachęcam do obejrzenia, bo myślę, że tam jest masa przydatnej wiedzy, która może ułatwić wam rozgrywkę i no zdecydowanie są tam ukryte game changery. I w związku z tym, że moją teraz aspiracją jest wejście na szczyt Wulkanu, to jem wszystko na szybkość. Ja muszę być, słuchajcie, szybka jak strzała, nafurana potrójnym espresso i ostrym węgorzem. Ostatnio na streamie miałam rozkminę, dlaczego w sumie jest tak, że to ostre jedzenie często w grach dodaje szybkość. I myślę, że to może być dlatego, że po ostrym jedzeniu często trzeba biec, niestety, i się go pospyć z siebie. No ale nieważne, ważne, że biegnę. Więc robię sobie na lawie przejście wodą, żeby wejść na Wulkan i teraz wiadomo, mam ze sobą jedzenie takie na buffy, czyli właśnie tego spicy węgorza, czy jakiś Lucky Lunch, ale mam też sery. Sery, dlatego że te ogniki to jest chyba najbardziej, to jest jak węże w Skull Cavern, słuchajcie. Podobnie irytują, cały czas latają, atakują, a tutaj jeszcze trzeba biegać i rozglądać się, gdzie jest wyjście? Bo specyfika tego wulkanu jest taka, że mamy 10 pięter, ale idziemy cały czas w górę. W związku z tym nie możemy używać schodów, więc już odchodzi kraftowanie sobie przez jadeitki albo kamienie schody, słuchajcie. Musicie najpierw, jak wejdziecie na piętro, ja polecam w ogóle oddalić sobie zooma, zrobić na maksa oddalonego. Będzie wam łatwiej dostrzegać niektóre rzeczy. Musicie zlokalizować drzwi, wyjście. I to wyjście może być tak, jak ja tu miałam na pierwszym piętrze, od razu otwarte, wystarczy się do niego dostać, ale może być też tak, że ono będzie za kratami. To jest totalnie losowe, a layout wulkanu losuje się raz na dzień w grze, czyli jak wyjdziecie i wejdziecie jeszcze raz, to on będzie taki sam. Jeżeli będzie za kratami, to musicie zlokalizować najpierw przełącznik jeden albo kilka, to zależy, gdzieś na ziemi. One niestety często mogą być na wyspie, dlatego potrzebna wam jest konewka. Wcisnąć te przełączniki i poczekać, aż to przejście się odblokuje. Ja na trzecim piętrze trafiłam na bardzo takie, powiedzmy, wyjątkowe piętro. To jest coś jak piętro z dinozaurami w Skull Cavern. To tutaj mamy takie piętro z grzybami i ono jest łatwe, bo jest, no nie ma za dużo kamieni, nie ma innych potworków, ale niektórzy wrogowie ukrywają się za tą pieczarką, czy tam tym magmowym grzybkiem. No ale generalnie jak robicie speedrun, to piętro to jest blessing. I teraz na czwartym piętrze trafiłam na to, o czym mówiłam, czyli na drzwi zamknięte za kratami i ja o tym nie wiedziałam, dopóki nie podeszłam do tych drzwi, więc no muszę się cofnąć i znaleźć przełącznik. To opóźnia ten speedrun, ale słuchajcie, fokusujcie się na tym, jak te przełączniki wyglądają i jak już to wiecie, to po prostu biegnijcie. Możecie też zauważyć, że ja wcale nie pokonuję tych potworków jakoś specjalnie. Jak nie mam wyjścia, to może czasami odeprę atak, ale nie skupiam się na tym. One dają oczywiście złote orzechy, ale teraz się skupiam na dojściu na szczyt i chcę zdobyć Prismatic Shard. Na piątym piętrze macie takie piętro przerwa, taki wiecie, przerwa w biegu, gdzie możecie sobie po pierwsze napełnić konewkę, możecie zapłacić papudze, żeby zrobiła wam taki shortcut. O, bo o tym nie powiedziałam, ale z wulkanu nie da się wyjść. To znaczy możecie wyjść, jeśli jesteście na szczycie, albo na pierwszym piętrze. Albo jeśli zrobicie sobie shortcut na piątym piętrze. Jeżeli teraz na piętrze szóstym chciałabym wyjść, to musiałabym się cofnąć na piętro pierwsze, no bo no nie da się stąd wydostać. No chyba, że oczywiście użyjecie sobie totemu. Dlatego ten shortcut jest przydatny później, ale ja na razie celuję w szczyt. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że nie mogę nic kupić od krasnala, bo na piątym piętrze jest krasnal, który sprzedaje fajne rzeczy, ale ja nadal nie mam wszystkich dwarf scrolli. Ja nadal nie znam mowy krasnala na tym sejwie, więc tego krasnala
Tak samo jak tego w zwykłej kopalni, no po prostu nie rozumiem. Uważajcie, jak spotkacie takie ogniki bardziej żółte niż pomarańczowe, bo one mają trochę inną specyfikę ataku i dają nieprzyjemnego debuffa, który no, sprawia, że płoniecie. No, kto by chciał płonąć? Na 8 piętrze znalazłam skrzynkę i to jest pierwsza zwykła skrzynka i no mogłabym, wiecie, speedrunować, lecieć dalej, ale jestem już na 8 piętrze. Ja wiem, że zdążę na 10, a jest dopiero 20, więc idę po tę skrzynkę po to, żeby dostać złotego orzecha, bo za to jest jeden i na 9 piętrze jeszcze będzie skrzynka, gdzie jest złoty orzech. Często tam jeszcze wypadają jakieś inne rzeczy poza samym złotym orzechem. No mi na przykład wypadły jakieś syrenie buty, które mają dość fajne staty, więc je założyłam od razu. No i 9 piętro to samo, mogłabym lecieć do przodu, otworzyłam sobie przejście. To piętro w ogóle zawsze jest takie specyficzne, takie bardzo zmechanizowane. Nie zawsze identyczne jak to u mnie, ale takie podobne. I lecę najpierw po skrzynkę, a potem dopiero wychodzę na sam szczyt. No i jak widzicie, ja nawet się tutaj nie starałam zrobić jakiegoś speedruna, bo no, chodziłam po te skrzynki i tak dalej, a i tak udało mi się to zrobić w kilka in-game hours, więc... Mamy tutaj dwa złote orzechy na krzakach, po prawej i po lewej stronie. I mamy też skrzyneczkę, w której, kochani, będzie Prismatic Shard. Także jestem mega zadowolona z tego, że udało mi się go zdobyć. Oczywiście na drugi dzień pojedziemy na pustynię i zrobimy Galaxy Sword. No i mamy też kuźnię, gdzie można ulepszać te bronie i narzędzia, ale też łączyć pierścienie ze sobą, co też jest super, bo dzięki temu możecie mieć przy sobie jakby cztery pierścienie, bo wystarczy, że połączycie dwa w jeden. I to można zrobić tylko raz oczywiście. W sensie nie możecie sobie łączyć tego w nieskończoność, żeby mieć wszystkie pierścienie w jednym. No i teraz ze szczytu możecie odblokować sobie taki też shortcut i tym bocznym wejściem zawsze będziecie mogli wejść na szczyt. Już bez pokonywania całego wulkanu. Tego dnia poszłam sobie spać na wyspę, bo już mogę, mam wszystko co potrzebuję, więc no, nawet mi się nie chciało wracać na chatę. Przespałam się w moim pięknym domku. Ale będę wracać do Pelican Town po to, żeby pojechać na pustynię i słuchajcie, wykorzystać ten pierwszy Prismatic Shard. Mimo tego, że jest przy nim napisane, oddaj go Gunterowi, on będzie wiedział, co zrobić, to nie słuchajcie tego opisu. Ja wiem lepiej, co zrobić z tym Prismatic Shardem i robimy jedyną słuszną rzecz. Bez tego nie odblokujecie sobie Galaxy Broni i mimo tego, że zamiana Prismatic Sharda w Galaxy Sword da wam właśnie ten Galaxy Sword za darmo, czyli super miecz, to będziecie mogli też od tego momentu kupić Galaxy Sword, ale nie tylko Sword, ale też ten młot Galaxy i Galaxy Sztylet u Marlona. Wiadomo, koszty to będzie kosmiczna cena po prostu, ale sam fakt, że będziecie mieli odblokowane te bronie jest ważny. Wróciłam do miasta i widzę, że na plaży jest taka tablica informacyjna o tym, że będzie Squid Fest. I znowu, totalnie zapomniałam o tym, jednak tą zimą dużo się dzieje, słuchajcie. I chcę wziąć w tym udział, bo czemu nie? Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Także dwa dni będzie trwał Squid Fest. Już na tym save'ie miałam latem Trout Derby i to jest coś podobnego, tylko jeżeli chodzi o Trout Derby, to wtedy trzeba było znajdować takie golden tagi podczas łowienia Rainbow Trouta, a tutaj będzie się liczyła liczba złowionych kałamarnic, gdzie największa nagroda jest za 8. No i możecie chyba tę nagrodę zdobyć 2 dni z rzędu. Ale możecie też złowić mniej i dostać inną nagrodę. Wróciłam na farmę, żeby zająć się jeszcze, wiecie, wszystkim. No tak to jest. Jak się odkrywa Ginger Island, to często można na początku trochę zaniedbać swoją farmę. No ale jak już tu jestem, to staram się dokarmić te zwierzęta, sprawdzić co tam. No widzę, że te Blue Discusy mają się dobrze, ale cały czas chcą Taro Rootów, a ja jeszcze nie mam, więc sobie poczekają trochę. No i jak już obowiązki na farmie ogarnięte, to ruszam na pustynię. To już pewnie wiecie, ale dla formalności powiem, że żeby dostać Galaxy Sworda, musicie trzymać Prismatic Shard i wejść z nim w ten krąg z pilarów znajdujący się na pustyni. Wtedy nastąpi przemiana. To działa tylko raz, czyli każdy kolejny Prismatic Shard w waszych dłoniach już się nie zamieni w Galaxy Sword. Musicie go po prostu kupić u Marlona za, no, całkiem sporo. Także juhu, mam Galaxy Sword cały czas w pierwszym roku gry. I to nawet nie zależało od mojego szczęścia, tylko od mojego sprytu i mojej determinacji w wejściu na wulkan. Pozbierałam trochę kaktusów i kokosów. Ogólnie kaktusy to jest spoko rzecz do jedzenia zamiast serów czy na przykład truskawek, jak jesteście gdzieś w kopalni, bo dają dużo energii i HP. No a możecie je za free zbierać. Jeżeli posadzicie w ogóle kaktusa, to one cały czas się odradzają, więc... Spoko opcja, żeby posadzić w szklarni albo na Ginger Island. Kupiłam też sporo
buraków u Sandy i planuje je posadzić na Ginger Island, bo one kilka dni, chyba 6 tylko rosną. No a cały czas nie mam jeszcze złotych orzechów, dosłownie mam 0 złotych orzechów za uprawę plonów. Pojechałam tego dnia na Ginger Island, żeby dosadzić te buraki i żeby też wejść na wulkan, ale już bez, wiecie, speedrunowania na szczyt, tylko po prostu celowo, żeby pokopać kamienie, niszczyć te skrzynki metalowe i pokonywać potworki, żeby po prostu zdobywać złote orzechy. Teraz zależy mi bardzo na odblokowaniu południa wyspy. Niestety nie wzięłam żadnego totemu do teleportacji, więc kiedy postanawiam po północy wrócić, wyjść z wulkanu, no to muszę po prostu się cofnąć, tak jak mówiłam, no bo nie ma innej opcji. No ale cofnęłam się i idę spać na wyspę. W ogóle postanowiłam wykraftować sobie Baitmaker. To jest item, który dochodzi w aktualizacji 1.6 na którymś poziomie fishingu. I on jest super na Squidfest, czy na inne takie festiwale, bo jak złowię pierwszego squida, wsadzę go do baitmakera, dosłownie postawię sobie tą maszynę obok siebie, to po kilku sekundach pojawi mi się od chyba 6 do 10 przynęt na tego squida. Dzięki czemu szansa na to, że złowię tyle squidów, czyli 8, żeby zdobyć główną nagrodę, jest no o wiele większa, bo będę używać przynęty konkretnie pod tę rybę. Więc naprawdę to jest duży game changer w tych wszystkich festiwalach, ale też w sytuacji, kiedy chcecie coś konkretnego złapać, na przykład do community center, albo jak na przykład, wiem, na jednym save'ie miałam taką sytuację, że brakowało mi kraba do kolekcji ryb, żeby dostać star dropa, chociaż tam dalej mi brakuje oktopusa. W każdym razie brakowało mi kraba, a no nie mogłam złapać kraba w krabpocie, więc taki protip, jeżeli macie kraba z kopalni, no bo pokonaliście, wiecie, te potworki, które dropią kraby, to to się nie liczy do złowienia kraba. Kraba musicie złowić w krabpocie, żeby to się liczyło do wszystkich złowionych ryb. Ale możecie wziąć tego kraba, wrzucić do baitmakera i zrobić sobie przynęty na kraby, które wsadzicie do krabpotów, oczywiście do słonej wody, czyli w oceanie, zamiast zwykłej przynęty i jest dużo większa szansa, że złapiecie w końcu kraba. Super protip, polecam. Łażę sobie chwilę po wyspie, no ale wracam do miasta, bo uznałam, że a co mi tam? Mam prawie połowę wyzwania. Ciężko mi jest zdobyć wszystkie złote orzechy, ale pójdę sobie na Squidfest, bo psycha mi nie pozwala ominąć tego festiwalu. Mimo, że on trwa 2 dni, ja myślę, że skorzystam tylko z tego jednego. Aż tak mi nie zależy na tym, żeby marnować w cudzysłowie 2 dni na to, no bo zależy mi bardziej na złotych orzechach, więc mam ten baitmaker, jak złowię pierwszą kałamarnicę, wrzucę ją sobie do baitmakera i łowię dalej, aż złowię 8. Nagrody są różne, są fajne, możecie je sobie zobaczyć, tutaj je właśnie wyświetlam. Warto, warto, zwłaszcza w pierwszym roku gry. Także większość dnia minęła mi na tym Squidfeście. Tego dnia jest też bookseller, tak się złożyło, więc poszłam sobie zobaczyć, co tam u niego, ale jestem za biedna, żeby kupić jakąkolwiek książkę. Price katalog trochę kusi, bo jest tani dość, a dzięki niemu widzicie od razu, ile kosztują itemy i to może wpłynąć na wasze decyzje sprzedażowe, powiedzmy. No ale na razie się obejdę bez niego, to nie jest mój priorytet w ogóle. Mam już taroruty, więc karmię moje rybki i czekam, aż się rozmnożą. Poza tym te rybki też dają roe, tak? Czyli ikrę. Każde rybki w ogóle dają ikrę i ta ikra zawsze zamienia się w taką, jak to się nazywa? No po prostu w taką piklowaną jakby ikrę w słoiku, jeśli włożycie ją do preserved jar. Z wyjątkiem sturgeona, czyli jesiotra, bo jego ikra zamienia się w kawior, więc warto o tym wiedzieć, on jest cenny, poza tym jest też potrzebny do Georgia Bundle w tym opuszczonym kinie, ale do tego jeszcze tutaj nie doszłam. To tyle w tym odcinku, pokażę Wam jeszcze tutaj, jak wygląda moja checklista znalezionych złotych orzechów i jest ich w tym momencie 57, tak wynika z moich kalkulacji, słuchajcie, ale ja sobie sprawdzę sobie jeszcze, jak to wygląda zaraz w tym pliku na tej stronie. Zaraz Wam pokażę, jak się ją odpala. Wgrywamy tam save'a i można znaleźć złote orzechy. I sprawdzę sobie w pokoju pana Ki, żeby mieć pewność, że ja wszystko dobrze policzyłam. W każdym razie, jeżeli to jest faktycznie 57, to daje to 44%. Trochę stresujące, bo mam 2 tygodnie jeszcze. Więc trzymajcie kciuki, żeby to wyzwanie się udało. Ja jestem podekscytowana, bo totalnie nie wiem, czy tak będzie. W przypadku Community Center byłam pewna, że się uda. No, miałam takie przeczucie graniczące z pewnością, a teraz tak nie jest. Ale jeśli jest tych orzechów jakaś inna liczba, to tutaj Wam wyświetlam, ale około 44%. To tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejny. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa, pa.